Cześć! Przed Wami program rehabilitacyjny na górny odcinek kręgosłupa, na odcinek szyjny. Dla kogo jest to program? Dla osób, które mają problemy właśnie z tą częścią kręgosłupa. Dla osób, które mają bóle promieniujące do kończyn górnych, spowodowane kręgosłupem. Dla osób, które również od kręgosłupa czują, że już siła mięśniowa jest troszkę mniejsza, więc to też jest coś dla Was. Dla osób, które mają odkręgosłupowe bóle głowy. Czyli dla wszystkich tak naprawdę, którzy borykają się z jakimiś problemami wynikającymi właśnie z odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest to również bardzo fajny program, taki profilaktyczny dla osób, które bardzo dużo siedzą, które pracują przy komputerze, które generalnie pracują w takiej pozycji, gdzie głowa jest na żółwie, wiszą na biednym kręgosłupie, więc to jest coś dla Was. Zaczynamy. Najpierw rozgrzewka. Generalnie ja używam piłki. Jeśli nie macie piłki, to chciałabym, żebyście te wszystkie ćwiczenia wykonywali na krzesełku. Przy wszystkich problemach z kręgosłupem, czy to odcinkiem szyjnym, czy lędźwiowym, generalnie piłka to jest świetne wyjście, więc jeżeli macie taką możliwość, zakupcie, pracujcie na niej, siedźcie na niej, dlatego że ona wymusza pracę mięśni grzbietu, mięśni brzucha i tak naprawdę nie będziecie tak wisieć na tym krześle, tylko właśnie będziecie trochę pracować, więc piłkę taką dużą polecam wszystkim. Naprawdę świetna rzecz. Trochę poskaczemy. Ci, co nie mają piłki, chciałabym, żebyście tylko siedząc na krzesełku popracowali rękoma. Taka szybsza rozgrzewka. Ściągamy łopatki. Obszerne ruchy. Do tyłu. To, co jest bardzo ważne w trakcie tych ćwiczeń, to ułożenie głowy. Czyli zobaczcie, że ja mam cofniętą głowę do tyłu. Ja nie robię tego w ten sposób, że macham, a głowa jest wysunięta do przodu, albo nawet w ten sposób. Ja mam cofniętą głowę, zrobiłam tak jakby drugą brodę i staram się wykonywać właśnie te ruchy barkami na cofniętej głowie do tyłu. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że my w ciągu dnia cały czas jesteśmy w takiej pozycji, gdzie ta szyja jest do przodu. Więc ja chciałabym, żebyśmy podczas tego treningu pilnowali cały czas dobrej pozycji i cofniętej głowy. Jeszcze 3 razy. 2. 1. Super. Kładziemy ręce na karku. Ściągamy łokcie. Chciałabym, żebyście zrobili koci grzbiet i otwieramy klatkę piersiową, ale bardzo dla mnie jest ważne to, żebyście pracowali odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Głowa do tyłu i do przodu, do tyłu i do przodu. Łączymy łokcie i wracamy. Cały czas robicie, ja Wam pokażę to z boku. Przód, otwieramy. Przód, otwieramy. Otwieramy. Hop. To mają być maksymalne ruchy. Tutaj ściągacie łopatki, ściągacie łokcie, rozciągacie łopatki, rozciągacie mięśnie. W tej pozycji ściągacie maksymalnie łopatki. To nie jest to tak sobie takie machanie, tylko to mają być bardzo intensywne ruchy, które czujecie. Ok. Kolejna rzecz, bardzo podobna. Schylamy się do boku, otwieramy klatkę piersiową, przechodzimy na drugą stronę, łączymy łokcie, robimy koci grzbiet i otwieram na drugą. Hop. I otwieramy. Schodzę, otwieram. Łączymy i otwieramy. Dołączcie też ruch kolan i otwarcie. Otwieramy. Pamiętajcie, że podczas ćwiczeń bardzo ważne jest to, żeby swobodnie oddychać. Zawsze, kiedy otwieracie klatkę piersiową, róbcie wdech. Super.
Teraz popracujemy troszkę nad głową. Moje ulubione ćwiczenie dla osób, które mają problem z górnym odcinkiem kręgosłupa, to jest cofanie głowy. To, co podczas tego ćwiczenia jest bardzo, bardzo ważne, to, żeby robić je, zwłaszcza na początku, pod kontrolą. Dlatego, że jeżeli macie jakiś problem w obrębie odcinka szyjnego, to zawsze będzie jakaś lekka asymetria. I nie chciałabym, żebyście na przykład cofali głowę w ten sposób, że głowa jest lekko przechylona w jakąś stronę. Róbcie to najpierw naprzeciwko lustra, żebyście widzieli, czy dobrze robicie. W samym tym ruchu chodzi o to, żeby zrobić drugą brodę. I oprócz zrobienia drugiej brody, chciałabym, żebyście ruszyli odcinek szyjny kręgosłupa również do tyłu. Czyli robię drugą brodę, ale oprócz drugiej brody idziemy jeszcze do tyłu i wracam. Wycofajcie, a ja Wam będę mówiła, co jest ważne. Ważne podczas tego ruchu jest to, żeby nie odchylać głowy do tyłu, ani nie pochylać głowy do przodu. W pozycji neutralnej trzymamy głowę, ściągnięte łopatki, brzuch napięty. To jest cały czas podstawa. I cofamy głowę. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. To, co jest bardzo ważne również, to, że druga broda Wam nie zostanie. Bo bardzo często się boicie, że zostanie druga broda. Nie. Nic takiego nie będzie. Chodzi o to, żeby trochę rozruszać kręgosłup. Bo to jest ruch, który my robimy bardzo rzadko. I tak naprawdę ten ruch się ogranicza, a on dla osób, które mają problem z kręgosłupem, to tak naprawdę to jest ruch, który jest zbawienny. Chwilka przerwy. Odpoczywamy. I jeszcze zrobimy dwie takie serie po 10 powtórzeń. Brzuch napięty, łopatki ściągnięte. Pamiętajcie, jak ściągamy łopatki, nie ściągamy ich do góry i głowa wysunięta do przodu. Łopatki ściągamy do dołu. Łopatki ściągnięte do dołu, brzuch pracuje i idziemy 10 razy. Jeżeli czujecie ucisk na krtań, to jest ok, nie martwcie się o tym. Po prostu mięśnie tutaj pracują i w ten sposób możecie odczuwać. Znowu chwila przerwy, robimy ostatnią dziesiątkę. To ćwiczenie mamy za sobą. Teraz zrobimy podobne. Też wykorzystując ruch cofnięcia głowy do tyłu i będziemy przesuwali głowę do boku. Cofam i idziemy do boku. Cofam i do boku. To, co bardzo ważne jest, utrzymujcie cały czas cofniętą głowę, czyli cofam i nie puszczajcie na później tego ruchu, że puścicie brzuch, puścicie wszystko. Cofam i na cofnięte idę do boku. Nie staram się położyć czoło na barku, tylko dociągnąć brodę do barku. To jest bardzo ważne. I idziemy. Hop, cofam. I do boku. Cofam. Bok. Cofam. Bok. Ostatnie dwa razy. Cofam. Do boku. Cofam. I do boku. Chwila przerwy. Najpierw robimy jedną stronę, później robimy drugą. Pamiętajcie, bardzo, bardzo ważna rzecz. Cały czas utrzymujecie cofniętą głowę. Cofnięta głowa i idziemy do boku. Nie puszczajcie tego ruchu, czyli nie róbcie tego tak i później lecicie. Nie. Cofnięta głowa i lecimy. Kolejna dziesiątka. Raz. Brodę starajcie się przyciągnąć do barku. Nie czoło, a brodę. Nadycha, przerwa. Bardzo ważna rzecz jeszcze, jak zaczynacie cofać głowę, to nie róbcie od razu cofnięcia z ruchem do boku, bo bardzo często jak już się spieszycie, to robicie tak, że cofacie i od razu bok. Nie. Najpierw cofnięcie i do boku. Cofnięcie i do boku. Cofnięcie i do boku. Cofnięcie i do boku. Jeszcze 5. Cofam i do boku.
Ostatnie dwa. Super. Chwila przerwy. To samo będziemy robili na drugą stronę, czyli trzy serie po 10 cofnięć i rotacje. Cały czas miejcie napięte mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, łopatki ściągnięte. Pierwszą serię mamy za sobą. Wiem, że podczas tych ćwiczeń nie wygląda się najlepiej, ale mam nadzieję, że nie będziecie się tym jakoś bardzo przejmować, bo chodzi o to, żeby pomogło on na kręgosłup, a nie żeby się przy nich dobrze wyglądało. Jeszcze raz, idziemy do boku. Cofamy, bok. Cofamy, bok. I ostatnia seria, trzecia, do boku. Na pewno będziecie czuli po tym programie, że mięśnie popracowały. To jest normalne. Będziecie czuli, że tutaj wszystkie mięśnie, które są, to się ruszyły. To, co jest bardzo ważne, żeby podczas tych wszystkich ćwiczeń w trakcie możecie odczuwać dolegliwości bólowe z kręgosłupa. Ważne jest to, jak się czujecie po. I pamiętajcie, kolejna istotna rzecz, jeżeli macie dolegliwości bólowe w promieniowaniu do ręki, do nadgarstka na przykład, i to promieniowanie wycofa się z nadgarstka do łokcia, albo z łokcia do barku, albo z barku do kręgosłupa, to jest wasz wielki sukces. Dlatego, że im wszystko bliżej do kręgosłupa, tym tak naprawdę lepiej. To znaczy, że te dolegliwości bólowe się wycofują i to jest ok. To jest bardzo, bardzo ważne. A to, że na początku, jak będziecie robili ten program, to będziecie czuli tutaj, że mięśnie pracują, to jest normalne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracujemy cały czas w takiej pozycji i wisimy, to zaufajcie mi, że te mięśnie, które są tutaj, one kompletnie nic nie robią. One są przykurczone, przykurczone są mięśnie tu. Te mięśnie są osłabione i one nie wykonują pracy. Jeżeli my posiedzimy podczas tego programu już wyprostowani, to te mięśnie już pracują, bo one już trzymają głowę. Więc tak naprawdę bardzo ważne jest to, żebyście wiedzieli, że po tym treningu mięśnie szyi, które są, istnieją, będą bolały tak samo, jakbyście ćwiczyli sobie biceps. Więc tym się kompletnie nie przejmujcie. Wracamy do naszej rozgrzewki. Wykonamy kolejne ćwiczenie. Oczywiście pierwszy ruch cofnięcie i drugi ruch pochylenie głowy do przodu. Ale to, co tutaj jest bardzo istotne, ja nie chcę, żebyście pochylali głowę, pracując odcinkiem szyjnym. Nie chcę, żeby pracowała szyja. Ja chcę, żeby pracowało połączenie głowy z szyją, czyli tak naprawdę to jest ruch potakiwania. To jest ten malutki, krótki ruch potakiwania i właśnie ten ruch potakiwania wykonujemy tym stawem, który mnie interesuje i na tym ruchu się skupimy, czyli nie ten ruch, gdzie zgina się cała szyja, tylko chodzi mi o sam ruch potakiwania. Kolejne trzy serie po 10 powtórzeń. Cofamy głowę i idziemy do dołu. To jest tak naprawdę bardzo mały ruch. To, co bardzo ważne w trakcie tego, to, żebyście cały czas trzymali cofniętą głowę. Znowu nie odpuszczajcie tego. Cofamy i do dołu. Cofamy, dół. Cofamy i do dołu. Jeszcze 5. 4. 3. 2 i ostatni. To samo z boku. Pokażę wam. W trakcie tych ćwiczeń, jeżeli czujecie, że ciągną was mięśnie, czujecie trochę tak jakby nerwy, to jest ok, bo my tutaj pracujemy nad tym, żeby to wszystko porozciągać. Znowu, malutki ruch, to nie jest ten ruch szyi. To jest tylko i wyłącznie ruch potakiwania.
Ok, druga seria i teraz ostatnia, trzecia seria przed nami. Te przerwy mają być tak naprawdę krótkie, tylko po to, żeby trochę rozluźnić mięśnie. Żeby one cały czas nie pracowały. Pamiętajcie, kontrolujcie symetrię. Przed nami ostatni ruch połączony z cofnięciem głowy. Będzie to ruch do tyłu. To jest ruch, który wprowadza się na końcu i tak naprawdę jeżeli czujecie bardzo duże dolegliwości bólowe przez pierwsze kilka razy, jak wykonujecie ten program, to możecie go sobie odpuścić. Dlatego, że to jest ruch, który jakby wprowadzamy na końcu i to jest ruch, który może dawać się największe dolegliwości bólowe, więc jeżeli czujecie się niekomfortowo, to przez pierwsze jakieś 10 programów aż wasz kręgosłup się nie rozrusza, chciałabym, żebyście sobie odpuścili go. Generalnie powtórzymy go tylko 10 razy. Cofam głowę i odchylam ją do tyłu, na cofnięciu. Pokażę z boku, co jest przy tym bardzo ważne. Po to, że znowu cofam, trzymam cofniętą głowę, trzymam, nie dochodzę do końca. Czyli to nie jest to, że cofam i kładę głowę z tyłu, tylko cofam, i cały czas trzymam głowę cofniętą. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Nigdy nie wykonujcie ruchów kręcenia głowy. Dlaczego? Dlatego, że podczas tych ruchów zachodzą sprzeczne ruchy w kręgosłupie. I tak naprawdę dużo osób, żeby boli ich szyja i żeby sobie pomóc, kręci głową. Nie róbcie tego, bo to jest bardzo, bardzo zły ruch. To jest... generalnie w szyi są takie ruchy, że jeden zachodzi z drugim. I takie ruchy trzeba wykorzystywać. A ruchy kręcenia głową to są takie ruchy, które przeciwdziałają sobie i zachodzą przeciwnie, więc pamiętajcie, nie róbcie tego. Jeżeli chcecie rozruszać szyję, to właśnie poróbcie te wszystkie ruchy i cofanie, które robiliśmy tutaj. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to mamy ją za sobą. Teraz przejdziemy do wzmacniania mięśni. Dla odcinka szyjnego kręgosłupa bardzo ważne są wszystkie mięśnie obręczy, łopatki i mięśnie, które mamy tutaj, czyli mięśnie szyi. Zacznę od pierwszego ruchu. Zaczniemy pracować nad łopatkami. Kładziemy się na brzuchu, na podłodze. Czoło jest oparte o podłogę. Ręce luźno wiszą. Ściągamy łopatki i puszczam. Ściągam i odpuszczam. Ściągam i odpuszczam. Czoło cały czas leży, głowy na razie nie podnosicie. Ściągam i odpuszczam. 5, 4, macie się porządnie wysilić. 3, 2, 1. Chwila przerwy. Za chwilę zrobimy bardzo podobny ruch. Głowa nadal będzie w tej pozycji, ale w tym razem ja bym chciała, żebyście oderwali głowę do góry, ale nie zadzierali głowę, tylko podnieśli głowę cały czas w tej samej pozycji, jakby w tej pozycji drugiej brody, którą wcześniej robiliśmy podczas rozgrzewki. Czyli łopatki i odrywamy. Łopatki i odrywamy. Łopatki, odrywamy. Łopatki, odrywamy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, ostatni. Powtórzymy jeszcze raz to samo. Najpierw opcję z głową, która leży na macie. Pamiętajcie, macie bardzo mocno ściągać łopatki i
ważna rzecz, nie ściągajcie ich do góry, tak jak pokazałam, tylko pracujcie tutaj plecami, żeby ściągnąć je do dołu. Idziemy. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. I ostatni. Chwilka przerwy. I to, co teraz zrobimy, to ostatni raz, tym razem z podnoszeniem głowy do góry. Najpierw łopatki, głowa. Łopatki, głowa. Łopatki i głowa. Łopatki, głowa. 5. 4. 3. 2. 1. Chwila odpoczynku. Kolejne ćwiczenie. Pozycja, jeżeli chodzi o czoło, jest taka sama, czyli kładziemy je na macie. Ręce wysuwamy do przodu. Bardzo ważna pozycja dłoni. Chcę, żebyście mieli palce skierowane do środka i patrzyli na swoje paznokcie. To jest bardzo, bardzo ważne. Łokieć jest wyprostowany. Tutaj też będą rozciągały się nerwy, więc pamiętajcie, że musicie trzymać dłoń ułożoną tak, jak Was proszę, bo tutaj jeszcze dojdzie jakby inna praca. Nie tylko będzie pracowała obręcz, ale właśnie będziemy jeszcze rozciągać nerwy, więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby to ułożenie dłoni było takie, jak mówię. Czoło opieramy o matę i podnosimy tylko i wyłącznie ręce do góry. Zostawiamy głowę na ziemi. W ten sposób. I trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Jeszcze raz to samo. Palce do środka, ręce do góry. Trzymamy wysoko, wysoko, wysoko. Jak najwyżej możecie. Wy macie zmęczyć obręcz. Macie czuć, że się rozciągają nerwy w rękach. To ma być bardzo trudna, niewygodna pozycja. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Chwila przerwy. Idziemy jeszcze raz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpoczynek. Jeszcze dwa razy po 10 sekund to samo. 10, 9, proste łokcie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Pracujcie cały czas nad obręczą. Im dłużej pracujemy, tym bardziej pilnujcie techniki, dlatego że zmęczone mięśnie już nie trzymają tak, jakbyśmy chcieli pozycji. Ostatni raz w tej pozycji. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpoczywamy chwilę, troszkę dłuższą chwilę, dlatego że zrobimy podobne ćwiczenie, tyle że tym razem oderwiemy jeszcze głowę od maty. Znowu nie zadzieramy głowy, nie przyklejamy brody do mostka. Pozycja ta sama, ale oderwiemy jeszcze głowę, czyli troszkę mocniej popracujemy. Kolejne 5 powtórzeń po 10 sekund. Ręce i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Bardzo ważna pozycja. Idziemy do góry i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Dłonie do środka.
Zginajcie maksymalnie nadgarstki, dlatego że nerwy chcę, żeby się rozciągały. Trzymajcie ręce wyżej jak głowę. Idziemy. Trzeci raz 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze zostały nam dwa razy. Walczymy. Czujecie, że mięśnie pracują, mają pracować, odchodzi. Jak nie czujecie zmęczenia, to musicie więcej wysiłków to włożyć. Góra. Ręce, głowa trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chwilka odpoczynku i ostatnie powtórzenie przed nami. Teraz na maksa pracujemy. Ręce jak najwyżej, jak najbardziej wyprostowane łokcie. Palce do środka. Lecimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kolejne ćwiczenie może Was trochę rozbawić. Będziemy ćwiczyli mięśnie, które trzymają głowę. Kładziemy się na plecach, kolana zgięte, dolny odcinek kręgosłupa ma dotykać do podłogi. W tej pozycji chciałabym, żebyście cofnęli głowę, zrobili drugą brodę i minimalnie odrywamy głowę od ziemi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dół. To, co jest bardzo ważne w tej pozycji, to to, że nie odrywajcie głowy w ten sposób, że tutaj jest wysoko. Ja chcę, żebyście czuli, że głowa dotyka do ziemi. Idziemy. Druga broda, odrywam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciężko jest mi liczyć i mówić, więc odpoczywamy i będę Wam liczyć dalej. Robimy 10 takich powtórzeń, mamy dwie. Jeszcze raz. Druga broda, cofamy, odrywamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pamiętajcie, bardzo, bardzo ważna, istotna rzecz to to, że macie czuć kontakt głowy z matą. Nie możecie jej zadzierać do góry, nie możecie jej podnosić do góry, dlatego że jeżeli ją podniesiecie, to w ogóle nie jest ten ruch. Jeżeli będziecie to robić w ten sposób, to w ogóle to nie jest ta praca. Idziemy. Góra. Broda i góra. Hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Na pewno czujecie, że mięśnie pracują. To są mięśnie, które trzymają głowę, więc pomyślcie, jakie one są słabe. Cofamy. Góra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Już jesteśmy po połówce. Robimy kolejne 5. Druga broda, podnosimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Na pewno czujecie, że głowa już po prostu się trzęsie telepie. To jest ok. Bardzo dobrze. Trzeba mięśnie trochę powzmacniać, bo one muszą mieć siłę, żeby tą głowę cały dzień dźwigać. Dlatego musimy troszkę popracować. Cofamy. Druga broda i lecimy górę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Odpoczywajcie. Ostatnie 3 powtórzenia zrobimy razem. Zaczynamy. Druga broda. Idziemy górę. 10, 9,
8, 7, 6, pilnujcie cofniętej brody. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta broda nie uciekła. 3, 2, 1, luz. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja Wam pokażę teraz podczas tych 10 sekund. Wytrzymajcie, a ja Wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Cofamy brodę, idziemy do góry. Chodzimy o to, żebyście cały czas trzymali drugą brodę, a nie za chwilę robili to w ten sposób, że głowa poszła do góry. Cofnięta, minimalnie od ziemi. 5, 4, 3, 2, 1. I przerwa. Nie wysuwamy do góry, cały czas druga broda. Ostatnie powtórzenie i kończymy to ćwiczenie. Druga broda i lecimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Mamy za sobą mięśnie, które trzymają głowę. Mam nadzieję, że poczuliście, jak one są istotne i niestety czasem słabe, ale wzmocnimy je. Po to jest ten program, żeby wzmocnić mięśnie, żeby one się tak nie męczyły w ciągu codziennej pracy. Kolejna rzecz, kolejne ćwiczenie. Idziemy do klęku. Jeśli nie macie hantli, chciałabym, żebyście wykonywali to ćwiczenie na przykład z butelką wody. Hantle 1,5 kilo będą w porządku. Nie rozbudujecie mięśni przy tym wszystkim, a tylko ładnie je wyrzeźbicie i wzmocnijcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ściągam i wracam. Ściągam, wracam, ściągam. Tu macie popracować, tu na maksa pracuje łopatka, głowa cały czas cofnięta. 5, 4, 3, łokieć blisko do ciała. 2, 1, to samo druga strona, łokieć blisko do ciała, pracuje łopatka, idziemy, głowa cofnięta. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozycja ta sama. Teraz będziemy ściągali do boku i do góry. Ten ruch, łokieć idzie do góry, pracuje łopatka, ale jest wyprostowany staw łokciowy, nie zgięty, tak jak tu, tylko idzie do wyprostu. Idziemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I to samo druga strona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie ćwiczenie, które chciałabym, żebyśmy zrobili. Podnosimy rękę do góry. Odwracamy dłoń w ten sposób. I góra. 10, 9, 8, 7. Głowa cały czas cofnięta. To jest bardzo, bardzo ważne. 5, 4, 3, 2, 1 i druga strona, to samo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeżeli ktoś chce intensywniej wzmocnić mięśnie i troszkę je rozbudować, ale to nie będzie dużo, bo to jest mały ciężar, weźcie ciężarki trochę większe. Ja mam ze sobą 3 kilo, generalnie między 3 a 5 będzie to fajna praca i porządnie wzmocnimy mięśnie. Przechodzimy teraz do wzmacniania mięśni znowu szyi. Chciałabym, żebyście wzięli krzesełko. Ja wezmę moją biłkę.
Cofamy głowę dla odmiany. Cofamy głowę, robimy drugą brodę. Chciałabym, żebyście włączyli izometryczne napięcie tutaj. Czyli naciskam ręką. Izometryczna praca to jest taka, gdzie jest napięcie mięśni, ale nie ma ruchu. Naciskam ręką w momencie, kiedy głowa jest cofnięta. Głową pcham w tą stronę, ręką do głowy. Bardzo ważne jest to, żebyście trzymali głowę cofniętą. Nie róbcie tego w ten sposób. Nie róbcie tego w ten sposób. Cofam głowę, robię drugą brodę. Trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniam, druga strona. To samo. Najpierw cofam głowę. Naciskam, trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz. To samo. Naciskamy czołem do przodu. Cofam. I naciskamy. 10, 9, 8. Pamiętajcie o symetrycznej pracy. 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Ostatni ruch do tyłu. Cofam brodę. Połóżcie ręce na głowie, na środku, ani nie na karku, ani nie tutaj na czubku. Przez środek cofam i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze raz to samo. Tym razem pokażę Wam z boku. Siadam. Pierwszy ruch w bok. Cofam. Ręka. I trzymam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druga strona. Cofam. Przykładam rękę. Trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przód. Cofamy. Naciskam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I ostatni ruch. Cofamy głowę, ręce na środek i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy na środek, robimy trzecią serię tego ćwiczenia. Cofam i naciskamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Druga strona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przód. Cofamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni raz. Z tyłu. 10. Pamiętajcie, że to ma być intensywna praca, bo tutaj macie czuć, że te mięśnie naprawdę mocno pracują. To nie jest takie trzymanie sobie tylko rąk na głowie, tylko to jest intensywna praca. 3, 2, 1. Rozluźniamy. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy,
mięśnie głowy mamy za sobą. Teraz chciałabym przejść do stretchingu. Jeżeli chodzi o stretching, zaczniemy nie tylko od stretchingu mięśni, ale najpierw zaczniemy właśnie od stretchingu nerwów. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Przesunę się trochę do tyłu, żebyście lepiej widzieli. Ok. Przy problemach z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, tak samo jak i z lędźwiowym, trzeba pamiętać, że tu nie chodzi tylko o to, że mięśnie są przykurczone. Przykurczone są również nerwy i je musimy rozciągnąć. Siedzimy prosto, cofamy głowę. Ręce dajemy do boku. To, co jest bardzo ważne, ściągnijcie łopatki. To nie jest takie siedzenie sobie po prostu z rękoma do góry w takiej pozycji, tylko ściągnięte łopatki, ręce są wyprostowane, są na wysokości barku w dłonie. I teraz, dłonie w takiej pozycji, czyli skierowane są do przodu, ściągnięte łopatki, głowa cofnięta, machamy rękoma do tyłu. Wy macie czuć rozciąganie, które idzie przez całe ręce. Machamy. 10. Nie ruszajcie rękoma, ruszajcie tylko i wyłącznie dłońmi. Nadgarstek ma się zginać. 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Żeby rozciągnąć nerwy, nerwy rozciąga się pulsacyjnie. Po to robimy te ruchy zginania. Kolejna pozycja. Wkładamy kciuk do środka, zaciskamy dłonie. Ręce idą w ten sposób, że dłonie idą do przodu, znowu głowa cofnięta. Ściągamy łopatki i zginamy nadgarstki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Kolejna pozycja. Głowa cofnięta, ręce do boku, palce skierowane do góry, łopatki są ściągnięte i znowu zginamy nadgarstek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Pozycja ta sama, do boku, ręce do góry, ale w tym momencie będziemy ściągać łopatki i machać rękoma do tyłu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i przerwa. Kciuk do środka, pięść, ręce do boku, ściągamy nadgarstki, zegnijcie je maksymalnie i znowu machamy rękoma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Dłonie do tyłu, otwarte, maksymalnie zgięte nadgarstki, łopatki są ściągnięte, głowa cofnięta. Idziemy, pracują barki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i przerwa. W ten sposób chciałabym, żebyśmy rozciągali nerwy. Teraz skupimy się na rozciąganiu mięśni. Jeżeli siedzicie na krzesełku, chciałabym, żebyście się złapali za siedzenie od dołu. Jeżeli siedzicie na piłce, macie mięśniami ściągnąć rękę do dołu. Bo to, co przy rozciąganiu jest bardzo ważne, są dwa przyczepy. Jeden
na ręce, drugi na głowę. Jeżeli ja daję głowę do boku, a bark mi poleci do góry, to jeżeli wrócę z głową, okazuje się, że w ogóle nie zrobiłam żadnego rozciągania. Stąd, jeżeli macie krzesło, łapiemy się, żeby ustabilizować bark. On się nie ma prawa ruszyć, jeżeli robicie to na piłce. Złapcie też piłkę, ale mięśniowo musicie ściągnąć bark do dołu. Cofamy głowę, robimy drugą brodę i przechodzimy na drugą stronę do ręki, która jest ustabilizowana. I trzymamy. Przy rozciąganiu mięśni bardzo ważne jest to, żeby to było rozciąganie niepulsacyjne. Wchodzimy do pozycji, trzymamy ją. Chciałabym, żebyście trzymali mniej więcej 10 sekund. I przerwa. Jeszcze raz. Do boku. Broda cofnięta. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie róbcie tego rozciągania na głowie wysuniętej do przodu, bo to w ogóle nie będzie efektywne. Ma być głowa cofnięta, druga broda i ściągnięty bark do dołu. Ja tutaj czuję, że mój bark jest bardzo mocno ściągnięty. Tutaj wszystkie mięśnie mi się napinają. Ostatni raz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przesunę się trochę do Was, żebyście lepiej widzieli. To było rozciąganie w takiej płaszczyźnie czołowej, czyli bez żadnego ruchu głowy. Głowa była tak naprawdę tak, jak normalnie się znajduje w ciągu dnia w takiej pozycji. Teraz robimy to samo. Dajemy głowę do boku, robimy drugą brodę, ale chcę, żebyście odwrócili głowę w tą stronę i spojrzeli na dół, na podłogę i pomogli sobie trochę ręką, żeby rozciągnąć tutaj mięsień z boku. Czyli pierwszy ruch, jaki idzie, bok. Drugi ruch, głowa idzie do dołu i cofamy. Macie czuć bardzo intensywne rozciąganie tutaj bardziej na zewnątrz. 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Jeszcze raz to samo, jak wchodzimy do pozycji. Bok, rotacja, cofam i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni raz zrobimy to samo. Dlaczego tak musimy ruszać głową? Bo dzięki temu rozciągamy różne mięśnie, bardziej się nad nimi skupiając. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Bok, rotacja, patrzymy do dołu na podłogę i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Kolejne rozciąganie na tą samą stronę, do boku. Pierwszy ruch. Staramy się spojrzeć do góry. I też pochylamy głowę do przodu i trzymamy. 10, 9, 8. Pamiętajcie o ściąganiu barku do dołu. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Teraz bardziej poczujecie rozciąganie bliżej do kręgosłupa. Pierwszy ruch do boku, drugi ruch rotujemy, żeby spojrzeć tym razem na sufit i znowu pochylamy głowę do przodu trochę. 10. Pochylamy głowę do przodu, to myślę bardziej o tym ruchu cofnięcia głowy, zrobienia drugiej brody. 5, 4, 3, 2, 1. I ostatni raz, bok, patrzę na sufit i cofamy głowę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni mięsień, jaki nam został, to mięsień tutaj z przodu. Znowu do boku. I chcę, żebyście wyciągnęli głowę do góry. Czyli bok, wyciągamy. Macie czuć, że tutaj się wszystko rozciąga. Bark jest ściągnięty do dołu i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, plus. Jeszcze raz to samo. Bok. Do góry, do góry, do góry, do góry. Trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ostatni raz. Bok, góra. Pamiętajcie, najpierw robimy rozciąganie na jedną stronę, później rozciąganie na drugą stronę. Nie robimy tego na zmianę raz jedno, raz drugie, dlatego że rozciągając cały czas jedną stronę, dajemy mięśniom możliwość rozciągnięcia się. A o to nam właśnie chodzi. Super. To mamy za sobą, łapiemy się za drugą, ściągamy mięśnie, pracujemy troszkę. Na razie w płaszczyźnie czołowej, bez żadnych rotacji, trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Ściągajcie bark do dołu, łopatka jest cofnięta. Druga broda. I trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie powtórzenie. Ściągamy do boku, druga broda, trzymamy. 10, 9. Ja chcę, żebyście czuli, że tu się wszystko rozciąga, że tutaj wszystkie mięśnie są napięte. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz włączymy rotację. Najpierw będziemy patrzeć do dołu, później do góry. Ściągamy do dołu, do boku. Rotujemy na podłogę. Druga broda, trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Jeszcze dwa razy w tej pozycji. Bok. Rotacja do dołu i trzymamy. 10, 9, 8. Tutaj czujecie, że bardziej rozciąga się część zewnętrzna tych mięśni. Cały czas bark do dołu. 5, 4, 3, 2, 1. I ostatni raz. Bok, rotacja, druga broda. Maksymalnie wybieramy ten ruch, żebyśmy czuli, że tutaj po prostu mięśnie strasznie, strasznie mocno się rozciągają. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Idziemy teraz w drugą stronę, czyli patrzymy do góry, w stronę ręki ustabilizowanej na sufit. Bok. Odwracamy, cofamy i trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. W tej pozycji powinniście czuć rozciąganie bliżej do kręgosłupa, dlatego że rozciąga się inny mięsień, który właśnie leży bliżej kręgosłupa. Bok, rotacja, cofnięcie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni raz. Bok. Rotacja. Cofnięcie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz rozciągniemy jeszcze przód, czyli głowa idzie do boku, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dojdźcie do momentu, gdzie czujecie, że to się wszystko rozciąga i trzymamy. Cały czas bark do dołu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciężko tu się liczy, dlatego że mi się wszystko ciągnie. Idziemy do boku, więc nie mówię najlepiej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Góra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I ostatnie powtórzenie. Bok, tył. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, to co nam jeszcze zostało? Chciałabym, żebyśmy troszkę otworzyli klatkę piersiową, rozciągnęli tutaj mięśnie. Na razie zrobimy to w ten sposób. Robimy wdech. Trzymamy, trzymamy. I wydech luźniutko, wdech. Otwieramy klatkę piersiową, ściągamy łopatki, tu rozciągnięcie. Wydech, wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Wdech. I luz. To samo z rękoma do tyłu. Robimy wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Splatamy w ten sposób ręce z tyłu. Otwieramy klatkę piersiową. I chciałabym, żebyście dali ręce jak najwyżej do góry. W ten sposób. Głowa cofnięta. Otworzona klatka piersiowa. Rozciągamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni ruch. Robimy wdech. Z wydechem głowa do boku i ręka na przeciwną stronę. I trzymamy. Ręce do dołu, wdech. I to samo druga strona. Z wydechem. Na koniec. Ściągamy łopatki. Ściągamy. Ściągamy i do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Na samo zakończenie cofniemy 10 razy głowę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo Wam dziękuję, że wzięliście ze mną udział w tym programie. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę piszcie do mnie, dlatego że bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co się robi, po co się to robi. Więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, to nie bójcie się, piszcie. Ja na wszystkie Wasze wiadomości postaram się jak najszybciej odpisać. Mam nadzieję, że ten program Wam pomoże. Na pewno są to ćwiczenia, które są dobre dla odcinka szyjnego, ale musicie zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko zależy od danego człowieka, danej osoby. Dlatego, że dla kogoś coś, co jest dobre, dla drugiej osoby teoretycznie wcale nie musi być. To jest bardzo ogólny program, przygotowany tak naprawdę na to, co trzeba zrobić w momencie, kiedy mamy problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Ale musicie też zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze dla każdego jeden program będzie dobry. Dlatego jeżeli coś się dzieje w trakcie tych ćwiczeń, coś co Was niepokoi, to po prostu piszcie do mnie. Najwyżej coś zmodyfikujemy, najwyżej jakieś ćwiczenie usuniemy lub po prostu wyślę Wam jakieś inne ćwiczenie, które może będzie dla Was lepsze. Generalnie te wszystkie ćwiczenia są na bazie różnych metod rehabilitacyjnych, na bazie różnych ćwiczeń, które dla tego odcinka są dostosowane i mam nadzieję, że dla Was wszystkich będą one super fajne, ale mówię, jeżeli coś się będzie działo, to nie bójcie się, piszcie do mnie, ja nie gryzę, mam nadzieję, że Wam poradzę. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia przy następnym treningu. Cześć!